Dzień dobry. Dzień dobry mojej drogiej, kochanej wycieczce. Dzisiaj mamy dużo mniej zwiedzania. Dzisiaj będziemy zwiedzać ogrody japońskie. Mam nadzieję, że kolejek korków nie będzie. Później jedziemy na dopacz na Automoto Classic Show, ale nie wiem, czy zrobię z tego oddzielny vlog, czy to będzie jeden i ten sam. A później jeszcze zajdziemy na Sky Tower i tam jakieś przebitki wrzucę, więc może to będą tylko takie szybkie przebitki. Zobaczymy. Na razie idziemy na ogrody japońskie. Hua! No, jak zwykle, złudne nadzieje. Proszę bardzo, jaka kolejeczka. Będziemy czekać. Bilet na ogrody japońskie, normalne 8 zł, ulgowe 5. W kolejce trzeba odstać, tu nie ma możliwości kupowania online, ale z tego co się dowiedziałem, online'owo można kupić bilety do Hydropolis, do Panoramy Racławickiej i do Zoo, więc też serdecznie polecam. Kaczuchy żerują. Co jecie, grubasy? Kłak, kłak, kłak. Dotarłem na topacz. Godzinę czekałem na pierdolony placek węgierski w różowej krowie. Nie polecam tego lokalu, serdecznie kurwa odradzam. Ale jestem i zaczynamy zaraz kręcić wideo. Film z samochodów z Moto Classic Show, topacz. Idziemy, tu jest jeszcze. Tu zawsze jest problem z parkingiem, więc zawsze parkujcie wcześniej. Ale mam nadzieję, że będzie spoko imprezka. Widzimy się na autach. Pom, 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 pom. Dobra, miśki. Jesteśmy na topaczu. Tu pewnie będzie mniej mojego pierdolenia, bo samochody mówią same za siebie. A będzie więcej pokazywania b-rollsów, ładnych aut. Zobaczymy. Przy okazji poduczę się też b-rolli robić. To do zobaczyska za chwilę. Thank you.
Polędwica V-Ray. Jedziemy na Sky Tower. Na Sky Tower albo chujowa widoczność, albo nie ma biletów. Dzisiaj jest ta druga opcja. Więc Lipton. Pokaz będzie trochę inny niż zwykle, ale mam nadzieję, że coś nagram i będzie widać. Nie wiem, ISO 1600 jest, więc dunno. No dobra, miśki. O, trochę nie tak. Wróciłem z fontan, wróciłem z topacza, wróciłem ze wszystkąd. W pierwszej kolejności powiem wam trochę o fontannach, bo strasznie mnie wkurwiają ci ludzie. Pokaz fontan, wyobrażacie sobie. Mega zajebiste kolorki, światełka, muzyka, wszystko, a ludzie kurwa z fleszami, telefony. Ty Sławek, patrz kurwa, będziemy na... Słuchaj, na fontannach jestem we Wrocławiu. No, zajebista impreza, jeszcze się nie zaczęło, spokojnie. Kurwa, ludzie. Spróbujcie sobie przeżyć jakąkolwiek inną emocjonalną rzecz, taką kreatywną, twórczą, cokolwiek innego. Spróbujcie sobie na przykład seks swój nagrać. Spróbujcie sobie nagrać seks przez telefon, zobaczycie jak się to przeżywa. Spróbujcie cokolwiek innego nagrać, gdzie są fajne, żywe emocje i zobaczycie jak bardzo spłaszczacie cały wykres. I to już nie jest takie ciekawe. Może artystycznie to tam jakoś fajnie wygląda na filmie, ale wy żadnej przyjemności nie odczuwacie. A propos takich filmów, byłem, nagrywałem Wątła Przyjemność. Więc polecam na pewno nie nagrywać, ewentualnie w międzyczasie. I ważne jest też, żeby przeżywać to na bieżąco, bo dzięki temu macie taką pełną gamę, wykres taki, pełną gamę emocji, jakie mogą was spotkać, a nie tylko tam kurwa, nagrałem, fajne, byłem. Nudne. Tak samo jest z widokami, jak krajobrazy, zwiedzacie coś. I polecam wrocławskie fontanny, bo są zajebiste. Zrobię tylko taką szybką przebitkę, żebyście widzieli co i jak. I idę spać, bo jestem zmęczony. Na Topaczu też byłem, zrobię jakąś tam przejażdżkę szybką. Do zobaczyska, żegnam was póki co, a jak to zmontuję, to zobaczymy. Albo będzie jeden vlog, albo dwa. Saluto! Dzięki w ogóle, że jesteście ze mną i za wyprawę całą. Także saluto!